Witam serdecznie. Saj Kutnowski, Europejski Fundusz Pomocy Poszkodowanym. W ostatnich dniach taka dobra wiadomość. Uchwałą Sądu Najwyższego już nie tylko osoby bezpośrednio poszkodowane w wypadkach mogą dochodzić zadośćuczynienia, ale również w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowia osoby, które będą się nimi opiekowały, więc to naprawdę bardzo dobra wiadomość jest. Dotychczas takiej możliwości nie było. Poza tym już jakiś czas dłuższy nie witałem się z Państwem. Firma się bardzo fajnie rozwija. Coraz większy zakres usług, które świadczymy. Coraz większa ilość zadowolonych klientów. Zdecydowanie zadowolonych. A co wiąże się z tym, że również nasi pracownicy, współpracownicy, no, że tak powiem, są usatysfakcjonowani swoimi zarobkami. Zapraszamy wszystkich do współpracy. Dla każdego znajdzie się miejsce u nas w firmie. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia.